W Ratuszu Staromiejskim można oglądać ciekawą wystawę Nasz Bezpieczny Świat, która jest autorskim projektem artysty fotografika Marka Czarneckiego. To wypowiedź językiem sztuki, wykorzystująca słowo i obraz do dialogu prowadzonego ze społeczeństwem. Artysta na swój plan zdjęciowy zaprosił ponad 100 statystów w przedziale wiekowym od kilku do kilkudziesięciu lat. Pomocą przy projekcie służy Toruńska Agenda Kulturalna. Z planu zdjęciowego jest stworzony reportaż, zrealizowany film oraz strona internetowa naszbezpiecznyświat.com. Stworzona przez artystę wystawa ma skłonić widza do przemyśleń nad bezrefleksyjnym przyjmowaniem narzuconych odgórnie ograniczeń, rygorystycznej kontroli stosowanej w imię dobra jednostki, bezpieczeństwa, dobra wspólnego. Ma dać impuls do stawiania pytań o granice naszych praw, swobód, wolności osobistej, aby zabezpieczyć nam wolność życia w naszym systemie kulturowym. 120 fotografii, ale w sumie to kilkanaście tysięcy zdjęć trzeba było zrobić. Tak? Znaczy 3 lata, 15 tysięcy zdjęć, około 800 panoram, czyli znowuż kolejne tysiące zdjęć, 20 plenerów, około 150 statystów, wolontariuszy. I to jest ta objętość, jeżeli mówimy z takiego punktu widzenia, to jest ta objętość tego projektu. No liczby imponują, to prawda, ale ja chciałem troszeczkę o tym projekcie, skąd pomysł na tego typu temat przede wszystkim? Pomysł życia, z otaczającego świata, jeżeli wnikliwie przyjrzymy się temu wszystkiemu, co dzieje się wkoło, poczytamy troszeczkę tekstów, opinii, dyskusji, to dochodzimy do wniosku, że żyjemy w pięknym świecie. Ale tak gdzieś patrząc z lewej, z prawej strony, to jakby ktoś się przygląda naszemu ramieniu, naszym działaniom, gdzie żeśmy poszli, co żeśmy zrobili, co żeśmy otrzymali, co żeśmy przeczytali. I jakby wszyscy, wytłumaczenie jest takie, że okej, no musimy, bo pojawiają się ludzie, którzy nie są idealni, którzy mają różne wariackie pomysły, ale jak na to się zgodzicie, no to będzie nam miło, przyjemnie, spokojnie i nikt nie zakłóci naszej konsumpcji. Projekt jest autorską wypowiedzią artysty na temat współczesnego świata, w którym żyjemy i który, zapewniając nam wysoki poziom bezpieczeństwa, jednocześnie nakłada na nas bardzo dużo ograniczeń. Artysta prezentuje swój autorski punkt widzenia za pomocą obrazów fotograficznych powstałych na bazie własnego pomysłu, realizowanych z udziałem statystów, wolontariuszy. Obrazy te zmuszają odbiorcę do refleksji nad istotą naszych czasów i dalszych możliwych wariantów rozwoju naszej kultury i cywilizacji. Jak podeszli do Pana pomysłu na zrobienie tego typu projektu ludzie, których zaangażował Pan do niego, bo to byli ludzie, którzy do tej pory ze sztuką niewiele mieli wspólnego. Byli to wolontariusze. Oczywiście ten projekt, ja pozwolę sobie, korzystając z kamery i z mikrofonu, podziękować wszystkim tym, bez których ten projekt by nie powstał. I studentom, i młodzieży szkolnej, i studentom koledżu, i studentom naszego Toruńskiego Uniwersytetu, i studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dlatego że te osoby zgłaszające się do projektu, których udało się mnie osobiście przekonać, że sens tego projektu jest i że warto wziąć w nim udział. Natomiast te osoby po przeczytaniu manifestu, tego co autor chciał powiedzieć, zanim rozpoczął wykonywać zdjęcia, mówiły, że przesłanie jest tak czyste, tak klarowne, tak im się podoba, że z wielką pasją i oddaniem wzięli udział w tych 20 sesjach. W ramach projektu Nasz Bezpieczny Świat zostało zorganizowanych 20 sesji fotograficznych, między innymi w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, w sali widowiskowej Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, w klubie muzycznym Lizard King, w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, w Wieży Ciśnień, w dawnym zakładzie karnym w Łęczycy, w Forcie IV w Toruniu, w hali remontowej PKP Toruń Kluczyki. Podczas sesji fotograficznych wykonano łącznie ponad 17 tysięcy zdjęć, w tym około 2 tysięcy zdjęć panoramicznych. Na planie zdjęciowym wzięło udział ponad 140 wolontariuszy, statystów. Projekt ma charakter międzypokoleniowy. Uczestniczyli w nim zarówno członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, elewi, studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Najbardziej ekstremalnym plenerem był plener w więzieniu opuszczonym w Łęczycy. Na ten pomysł wpadłem, dlatego że to miejsce dosyć często jeżdżę na południe Polski, na Śląsk, i w drugiej połowie lat 90., kiedy startował rynek reklamowy w Polsce, ktoś na murze więziennym, który jest widoczny przejeżdżając główną ulicą w Łęczycy, umieścił olbrzymią reklamę Okna bez granic. Dla mnie było to w momencie, kiedy tego typu reklama wisiała na murze więziennym, była to rzecz, która na mnie zrobiła dosyć duże wrażenie, stąd kojarzyłem, że tam się mieści.
Internet dał możliwość sprawdzenia w krótkim okresie czasu, kto tym zarządza, w jakim stanie. Starostwo Łęczyckie podeszło bardzo życzliwie, bardzo nam wydatnie pomogło w tym plenerze. Pojechaliśmy kilkadziesiąt osób autobusem, natomiast te wnętrza opuszczonego więzienia, ale więzienia, w którym, tak jak opowiadano nam przewodnik, który tam, jak się funkcjonariusz, który kiedyś tam pracował, bardzo dużo było opozycjonistów w latach 80. To było bardzo ciężkie więzienie o bardzo ciężkich warunkach. I wszystkie te warunki spowodowały, że myślę, każdy, kto brał udział w tej sesji, wyszedł odmieniony po tym. Natomiast chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, która jest istotna, która wyszła przy tych zdjęciach właśnie z więzienia w Łęczycy. Każdy plener miał swoją gwiazdę. W każdym plenerze pojawiała się osoba, która była zdecydowanie najlepiej dysponowana w danym dniu. Miała największą chęć działania i tak jak Państwo popatrzycie, to w każdym miejscu można znaleźć osobę, która się pojawi na dwóch, trzech czy większej ilości zdjęć i ją najbardziej widać. I to też było dla nas bardzo miłym zaskoczeniem, dlatego że ta osoba, mogłem wtedy w czasie sesji na niej bazować i tego dnia ta osoba ze względu na swoją dyspozycję psychofizyczną i chęć do pracy dominowała często taki plener. I tak było z osobą, która się często pojawia w Łęczycy. Można ją rozpoznać, jest widoczna, bo pracowała z niesamowitym poświęceniem. 120 wyjątkowych zdjęć można oglądać podczas wystawy Nasz Bezpieczny Świat, którą można oglądać w Muzeum Okręgowym w Ratuszu Staromiejskim. Widzowie zobaczą także film i reportaż z planu zdjęciowego. Zaprasza autor, artysta, fotografik Marek Czarnecki.